Grzegorz Miśtal, witam Państwa w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, w którym poszukujemy ludzi zaginionych. W ostatnim wydaniu rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie spędzać wakacje. Ponieważ temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem u Państwa, chcemy go kontynuować z tym, że dzisiaj skupimy się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie kobiet, a zwłaszcza na psychologicznych aspektach samoobrony. Właśnie o tym porozmawiamy z naszym ekspertem, którym ponownie jest Wojciech Kruczyński, instruktor Szkoły Samoobrony dla Kobiet w Warszawie. Witam Pana bardzo serdecznie. Mężczyzna, którego zdjęcie widzą Państwo na ekranie, ma około 45-50 lat i został zatrzymany na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Zabrskiej w Katowicach. Nie wie, kim jest i skąd pochodzi. Twierdzi, że może nazywać się Edward Pogański i że prawdopodobnie był dostawcą na targowisku w Będzinie. Ma bardzo szybki sposób wysławiania się. Jeśli ktoś z Państwa może nam pomóc w ustaleniu jego tożsamości, prosimy o kontakt. W ogóle prosimy dzwonić we wszystkich sprawach, które za chwilę Państwu przedstawimy. Nasz telefon w Warszawie 622-25-25. To jest numer tylko dla widzów jedynki. Widzom telewizji Polonia podajemy numer w górnym rogu ekranu. Tego numeru nie widzą oglądający program pierwszy. Dariusz Popowicz. Zamieszkały w Wysokiej, gmina Smołdzino, województwo pomorskie. Zaginął 19 maja 2003 roku. Ma 32 lata. Mąż przez ostatnie 2 lata był bez pracy. Starał się, żeby dostać się do pracy, w wyniku czego siedział cały czas w domu z dziećmi, pomagał mi bardzo w domu przy pracach, które powinnam wykonywać sama. Zajmował się dziećmi, wszystkim, co dotyczy domu, dzieci, wszystko robił razem ze mną. Ostatnio planowaliśmy remont mieszkania. Było to przed komunią. Chcieliśmy wymalować mieszkanie i remont zrobić w łazience. No i właśnie tego dnia, kiedy wyjechał, miał robić remont w łazience. Do dzisiaj nie wrócił. Ma 6 dzieci. Żadnej pracy i w ogóle żadnej perspektywy. Starał się o tą pracę, gdzie mógł, i w urzędzie gminy cały czas chodził i prosił o tą pracę. No i być może, że miał tego wszystkiego już dość. Nigdy się nie zdarzyło wcześniej, że wyjechał i nie wrócił, nie dał żadnego znaku. Zawsze dzwonił albo kartkę wysyłał, jak gdzieś był. Bardzo był za dziećmi, wychowywał ich. Także dzieci za nim. W naszej rodzinie nigdy nie zdarzyło się coś takiego, żeby ktoś wyjechał tak sobie z domu i nie wracał tyle czasu. Nie było tego. Starał się mieć tą pracę i starał się jakoś utrzymać też ten dom. Takie życie dzisiaj, takie nerwowe, pogoń za tym pieniędzem doprowadził, że raczej był taki nerwowy. Mąż wyjechał tydzień przed komunią, w niedzielę miała być komunia, to był poniedziałek, jak wyjechał. Pojechał odwiedzić rodziców, po wyjściu od rodziców. Mąż spotkał kolegę swojego dawnego, rozmawiał z nim gdzieś w pobliżu sklepu, właśnie w miejscowości Żelazo. No ale później ten kolega odszedł i więcej nie widział męża. Jak wrócił, już męża nie było w tym miejscu. Więcej go nikt nie widział. Dobrowolnie na pewno by nie zostawił mnie z 6 dzieci. Wiedział, że jest ciężko w domu i sama nie zdołam z dziećmi być i wychowywać ich sama, bez jego pomocy. Bezrobocie to jest okropna plaga. Panie Dariuszu, ma pan wspaniałą żonę i dzieci. Na pewno będzie panu łatwiej udźwignąć ten ciężar z ich pomocą. Jeśli ktoś z państwa może nam pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25.
Angelika Paczkowska z Warszawy ma 17 lat. Zaginęła 12 maja bieżącego roku. Tego dnia, jak gdyby nigdy nic, wyszła rano z domu do szkoły, a uczy się w liceum ekonomicznym przy ulicy Stawki w Warszawie i do tej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje. Są z nami rodzice Angeliki, Danuta i Krzysztof Paczkowscy. Witam bardzo serdecznie. Wszystko wskazuje na to, że Angelika uciekła, ale to nie było jej pierwsze wyjście z domu. Nie, pierwsze wyjście było zeszłego roku, w październiku. Trwało około 3 tygodni. No i myślimy, że to był powód szkolny jednak, ze względu na oceny, jakie były na pierwszy semestr. No ale sobie potem poradziła doskonale i do chwili obecnej, teraz jak wyszła 12 maja, nie ma jej trzeci miesiąc. Ostatni ślad, jaki mamy, to jest, że przebywała w kawiarenkach nad Wisłą w Warszawie 28 maja do 30 maja. Od 1 czerwca nie mamy żadnych wiadomości o niej. Państwo korzystali z pomocy psychologa, co jest bardzo wskazane w takich przypadkach. Do jakich wniosków doszliście wspólnie? Dlaczego Angelika mogła uciec? Znaczy, no, to były typowe sprawy szkolne, ale też mogło być, że mamy młodsze rodzeństwo, które ma synek, jej brat, 4,5 roku. Także my staraliśmy się nie dawać jej, że po prostu jest otrącona, czy może to była zazdrość, że tak powiem, siostrzana, braterska. Zazdrość o miłość. O miłość. Państwo uderzali brata. Także mogła się poczuć zagrożona po prostu w tym momencie, chociaż jest duża różnica wieku, jest 12 lat także między nimi. A jakie kontakty Angelika ma z koleżankami z klasy? To znaczy, ona jest typową domatorką. Bardzo trudno było ją w ogóle zaprosić na jakikolwiek spacer, nawet z nami, żeby w ogóle jakaś koleżanka do nas przyszła. Raczej nie ma takich bliskich przyjaciół i koleżanek. No w szkole tyle, co wiemy, no to lekcja, przerwa i nic poza tym. W szkole miała 100% obecność, także więcej miała jakichś takich przyjaciół w gimnazjum niż w obecnej tej nowej szkole, nowe środowisko i automatycznie może ten stres szkolny jej nie pomógł. A brali Państwo pod uwagę tak zwane złe towarzystwo, alkohol, narkotyki? Narkotyki, alkohol raczej nie. Po prostu to nie był tej. To nie jest ten dziewczyny. Nie jest ten dziewczyny. Jak Państwo powitają Angelikę, kiedy wróci do domu, w co nie wątpię? No czekamy na nią. Czekamy na nią strasznie. Sebastian czeka, także Angelika, wracaj. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Proszę być dobrej myśli. Angelika, słyszałaś sama, masz dom, masz do kogo wracać, rodzice czekają na Ciebie. Jeśli z jakichś względów nie chcesz zadzwonić do domu, skontaktuj się proszę z nami. Jeśli ktoś z Państwa może nam pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25. Leon Kiraga. Zamieszkały w Kołobrzegu. Zaginął 29 kwietnia 2003 roku. Ma 74 lata. No, rano wstał i miał jechać do tego, no, to badanie, po wyniki. No i pojechał, ale nie wrócił. Tylko dopiero jak zadzwoniłam do córki, to ona dopiero zaczęli szukać go. Zaczęliśmy szukać od tego miejsca, gdzie tato miał się udać. Więc pojechaliśmy do szpitala, miał tam być wynik. Ta pani powiedziała, że pan Kiraga nie dotarł do szpitala, ale była tak dobra, że obdzwoniła zaraz pogotowie, obydwie izby przyjęć. Niestety nie było taty. Na uroczystości rodzinnej tata czuł się fantastycznie. Żartował, nawet śpiewał. No, czuł się naprawdę dobrze. Był zadowolony z tego, że przyjechaliśmy wszyscy. Nie wiadomo dlaczego. Nigdy go nie widział, że wsiadając rano o 8.30 do autobusu, dwa przystanki miał pojechać dalej po wyniki, że on tam się nie zgłosił. Dziwne, że czy pomylił autobusy, może w inny autobus wsiadł. No, nie wiadomo dlaczego. Pomimo, że brat z siostrą tam i ze szwagrem szukali w ten sam dzień, już po 3-4 godzinach rozpytywali się kierowców autobusów, byli na zajezdniach. No niestety nikt go nie widział. Wychodząc z domu, mama widziała, jak przyszedł przez ulicę i dokąd okno sięgało, to widziała. Przyszedł na tą stronę ulicy, na której odjeżdżał autobus. Przyjechaliśmy jeszcze raz w szpital, izby przyjęć, zgłosiliśmy już. No nie chciano tam od razu przyjąć na policji informacji o zaginięciu, protokołu nie chcieli sporządzić, no ale
jeszcze wyszedłem, później przyjechaliśmy do mamy i o 18 pojechałem. Jeszcze raz uparłem się już, żeby na policji, bo w międzyczasie zobaczyłem na komendzie leżał i przeczytałem tak mimochodem formularz. I tam przeczytałem, że w każdej chwili policja ma obowiązek przyjęcia protokołu o zaginięciu, nawet może minąć 2-3 godziny i muszą przyjąć protokół. Ale to bardzo długo trwało, takie przyjęcie protokołu, to trwało do godziny chyba bodajże 23. Zaczęliśmy szukać. No i do tej pory szukamy. Też jest bardzo konkretny. Bardzo się rozczulał, jak widział, przyjeżdżaliśmy czy na dzieci. Był bardzo zadowolony, jak dobre wyniki dzieci miały w nauce. Zawsze miał łzy w oczach, bo się tak cieszył. W ogóle nigdy nikomu krzywdy żadnej nie zrobił. Nie wiem, co się stało, ale nie wydaje mi się, żeby teść chciał opuścić dom. No, żeby nie było odejść, bo zawsze my razem chodziliśmy, dobrze było. Zgodnieśmy żyli. A co się zrobiło, to nie wiadomo. Może jeszcze się znajdzie ktoś go tego. Bardzo proszę, żeby ktoś dał znać, że tam i tam jest. My też dołączamy się do tej prośby. Jeśli ktoś z Państwa wie coś o losie Leona Kiragi, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25. A my mamy telefon w sprawie mężczyzny, którego tożsamość próbujemy dzisiaj ustalić. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd Pani do nas dzwoni? Proszę Pana, ja dzwonię Tarnowskie Góry, Bobrownicy Śląskiej. Tak. Halo? Tak, słucham Panią, słuchamy. Proszę Pana, więc to pierwsze, które było te zdjęcie, więc ja poznałam, prawdopodobnie to jest Pan z naszej miejscowości, zaginął w miesiącu maju, z początkiem maja. A czy Pani go zna osobiście? No właśnie jeszcze raz na zdjęciu, tak, to jest ta osoba. Proszę Pana, nazywa się, mówią mu Mieciu, widocznie będzie Mieczysław Bębenek. Mieczysław Bębenek. Tak. A przepraszam za pytanie, ale czy Pani jest tego pewna, rozumiem? Tak. To wspaniale, cieszymy się bardzo. Dziękuję bardzo za telefon. Będziemy w kontakcie z Panią. A teraz zajmiemy się bardzo świeżą sprawą. W minioną niedzielę, 3 sierpnia, na warszawskim Gocławiu zaginął 22-letni harcerz Przemysław Herburt. Są z nami siostra Przemka, Agnieszka Herburt, i kolega Leszek Strzemieczny. Witam Was serdecznie. W jakich okolicznościach zaginął Przemek? W niedzielę, to o godzinie 8 rano, wyszedł z domu. Powiedział rodzicom, że jedzie po autokar na warszawską Wolę, ponieważ przygotowywał obóz harcerski. Był komendantem szczepu. O godzinie 9 miał zbiórkę harcerską, wyjazdową na obóz. Wyszedł z plecakiem zapakowany ze wszystkimi rzeczami na obóz. Prawdopodobnie udał się na Wolę, przynajmniej tak wynika z tego, co opowiadał rodzicom. Miał przy sobie pieniądze właśnie ten obóz. Miał przy sobie częściowo część pieniędzy przeznaczone na obóz. Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że nawiązywał kontakty przez internet w sprawie tego obozu. Tak wynika ze wszystkich jego informacji o nim. Wypowiedzi. Że boimy się, że mógł nawiązać jakieś niewłaściwe kontakty z jakimiś osobami. Które się podszywały pod hufiec Wola, tak naprawdę z niego nie będąc, być może nie będąc nawet harcerzami. Czy te kontakty między chówcami są na tyle luźne, że jest możliwe podszycie się pod harcerza z danego chówca? Jest to możliwe. Jest to możliwe, natomiast przyjmujemy to jako najczarniejszą naszą wizję, bardziej, nie wiem, po prostu... To by była taka najczarniejsza wizja, gdyby to pojawił się jakiś człowiek z internetu, który by... Bo nikt nie zna Przemka lepiej od ciebie i raczej tak, wykluczacie możliwość ucieczki z pieniędzmi. Wykluczam możliwość ucieczki z pieniędzmi. Na pewno nie na punkcie finansowym. Gdyby jakieś ewentualne motywy, zupełnie mi nieznane, mimo że naprawdę z bratem żyjemy bardzo blisko, tak samo jak wiele znajomych, przyjaciół, nikt nie zna motywów, które mogłyby go skierować jako ucieczkę. Oprócz względów finansowych, które nie wchodzą w grę. Do tej pory, żeby odnaleźć Przemka? Oczywiście współpracujemy z policją, zresztą dziękujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni jak na razie ze współpracy. Wszystko się układa pozytywnie. Policja jest zainteresowana sprawą, także nam wiele pomaga. Zrobiliście też plakaty, rozwiesiliście ogłoszenia. Rozwiesiliśmy w całej Warszawie plakaty, skontaktowaliśmy się z telewizją. No i teraz Przemka. Oczywiście sprawdziliśmy też wszystkie szpitale okoliczne w ciągu tych 3 dni, które minęły, i żadnych informacji, żeby ktokolwiek
Dziękuję wam za spotkanie. Sprawę już wnikliwie bada policja. Zwracamy się do państwa z gorącym apelem o pomoc. Może ktoś widział chłopaka w mundurze harcerskim albo w zielonych spodniach, bojówkach na Woli albo na Gocławiu. Jeśli tak, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25. Grudnia 1998 roku zaginęła w Goleniowie, województwo zachodniopomorskie, Janina Turyło. Miała wtedy 51 lat. Zaginiona cierpi na schizofrenię. 6 sierpnia 2000 roku w Radzyminie około godziny 22 ostatni raz były widziane dwie 18-letnie warszawianki. Marta Szczytowska i Anna Krupa. Iwona Miśkiewicz zamieszkała w Pniewach, województwo wielkopolskie. Zaginęła 12 marca 2003 roku. Ma 42 lata. Szuka jej mąż i trzej synowie. Dariusz Halama, 38 lat. Zaginął 31 maja 2003 roku. Ostatni raz był widziany w Słubicach. Jeśli ktoś z państwa wie coś o losie tych osób, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25. Bożena Godlewska z Pułtuska ma 39 lat. Zaginęła 5 czerwca bieżącego roku. Tego dnia około 15 wyjechała z domu czerwoną Ładą Samarą. Następnego dnia samochód został odnaleziony 2 km od jej miejsca zamieszkania na trasie Pułtusk-Warszawa. Są z nami siostry pani Bożeny, Alina Zielińska i Danuta Szmulewicz. Dobry wieczór. Siostra od dłuższego czasu była bardzo udręczona. Dlaczego? W małżeństwie stosunki między nią a mężem nie układały się najlepiej od dłuższego czasu. Poza tym byli w trudnej sytuacji finansowej też od bardzo długiego czasu. Prawdopodobnie byli zadłużeni na duże sumy pieniędzy. Prowadziła siostra sklep, taki kiosk warzywno-spożywczy, który w ostatnim czasie przynosił bardzo małe dochody. Może też w związku z tym, że obok powstały duże sklepy i to bardzo się trzymała tego sklepiku. Wiązała z nim duże nadzieje, że rozwiąże to ich sytuację materialną. Niestety widocznie przeliczyła się ze swoimi zamiarami i to w sumie też przyczyniło się do tego, wiele różnych problemów się nawarstwiło. I na dodatek jeszcze tego dnia przyjechali po należność pracownicy firmy udzielającej kredytu. Tak. I szwagier po prostu wysłał ją po pieniądze. Wyjechała właśnie około godziny 15. Prawdopodobnie kazał jej szukać pieniędzy u rodziny. Wyjechała tego właśnie dnia i samochód został już widziany między godziną 17 a 18 właśnie 5. A szwagier dostał wiadomość, że samochód stoi właśnie w Kacicach przed wieczorem. A pani wiedziała, że siostra od dłuższego czasu ma problemy. Nie próbowały jej pani jakoś pomóc? Czy rozmawiałyśmy z nią na ten temat. Jest to bardzo skryta, dumna i ambitna dziewczyna, która wszelkie nasze jakieś prośby czy nalegania, żeby jakoś rozwiązała swoje sprawy, kwitowała tym, że poradzi sobie. Uważała, że jest to jej sprawa i da sobie radę. Mają pani jakieś wyrzuty sumienia? Jakoś postąpiłybyście teraz inaczej? Na pewno. Być może tak. Nałożyło się tu w czasie, kiedy te jej problemy były bardzo duże. Jej siostra bliźniaczka urodziła dziecko po 15 latach, więc cała nasza uwaga, bo też jest... Skupiła się na tej drugiej siostrze. Też problemy były z ciążą i ze stanem zdrowia jej dziecka i żeśmy się na niej skupiły bardziej. Jakby troszeczkę odsunęłyśmy się od niej w tym okresie, kiedy najbardziej nas potrzebowała. Tak czasem bywa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeśli ktoś z państwa wie coś o losie Bożeny Godlewskiej, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25. Jolanta Ciechanowicz zamieszkała w Nerwikach, województwo warmińsko-mazurskie. Zaginęła 15 czerwca 2002 roku.
Miała wtedy 22 lata. Moja córka była dobrą dziewczyną, uczciwą. Była koleżeńska, skryta była bardzo w sobie. Później wyszła za mąż, mieszkała z mężem u mnie. Potem przeszli do Olsztyna na stację. Już na stacji jak mieszkała, to przyjeżdżała do mnie regularnie raz w miesiącu. Bo w Górowie Wiławieckim w biurze pracy podpisywała się, była bez prawa do zasiłku i pobierała rodzinne na dziecko. Jolę znałam bardzo dobrze, wychowywałyśmy się razem, uczyłyśmy się razem cały czas w podstawówce od zerówki do ósmej klasy, później w zawodówce się uczyłyśmy razem. No jest naprawdę bardzo fajną dziewczyną, bezproblemowa, zawsze uśmiechnięta, wesoła. Ja widziałam, że to było dobre małżeństwo. Kłótni nie widziałam, nigdy nie słyszałam kłótni. Bardzo dobre. A mąż jej mówił, że wyszła do lekarza, to było 15 czerwca, że skręciła nogę i że poszła do autobusu pojechać na pogotowie. Mnie to było dziwnie, no jak po prostu, że skręcono nogę, jak ona dojechała, jak ona do tego autobusu poszła. Ale tak mąż jej powiedział, no ja tam nie byłam, tego nie wiem. I tak do dzisiejszego dnia nie ma żadnej wiadomości. Tak słyszałam plotki, że Jola niby przyjeżdża tutaj wieczorami do mamy. Od czasu zaginięcia Joli nie widziałam i nie wiem naprawdę, co się z nią dzieje, nie daje znaku życia. Dopóki nie zaginęła, to przyjeżdżała. A od zaginięcia, to ja jej tutaj nigdy nie widziałam. To znaczy, to jest nieprawdopodobne. Dużo jest mówione, że córka do nas przyjeżdża w nocy, że my z mężem wiemy, gdzie ona jest, że do niej jeździmy. A to jest w ogóle nieprawdą. My w ogóle nie wiemy, czy ona żyje, czy nie żyje, gdzie ona się obraca. Po prostu myśli to mi przychodzą tak, że ona chyba nie żyje i dlatego ona do nas się nie odezwie. Mimo wszystko proszę się nie poddawać czarnym myślom. My wierzymy, że Jolanta Ciechanowicz żyje i że uda się ją odnaleźć. Jeśli ktoś z Państwa wie coś o jej losie, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25. A z nami jest Wojciech Kruczyński, instruktor szkoły samoobrony dla kobiet, współautor książki Zawsze bezpieczna, psychologiczne aspekty samoobrony kobiet, z którym porozmawiamy właśnie o szeroko rozumianym bezpieczeństwie kobiet. Witam Pana ponownie. Dlaczego kobiety tak często stają się ofiarami różnych ataków? Nie jest to przecież tylko kwestia przewagi fizycznej mężczyzny. Nie, to kto jest silniejszy, kto jest słabszy w takim starciu ulicznym, to nie jest takie ważne. Jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, jakie są scenariusze w głowach obu uczestników takiego spotkania, czyli w głowie napastnika i w głowie ofiary. Jeśli mężczyzna, bo mówimy najczęściej o mężczyźnie w tym wypadku, ma w głowie taki scenariusz zwycięzca, najczęściej będzie miał, bo taki jest jego zamiar, to taki scenariusz będzie odgrywał. Jeśli w głowie kobiety będzie scenariusz ofiary, czyli będzie myślała o sobie, że jest słaba, że sobie nie da rady, to sobie nie da rady. Czyli cały wynik tego spotkania już jest znany wcześniej, a tu jest tylko odgrywanie pewnych ról. Uznając, że agresja to ostateczność, asertywne, obronne zachowanie, którego Pan uczy, jest rozpięte gdzieś między uległością a agresją, na czym ono polega? Asertywność jest takim postępowaniem, które nie jest właśnie prowokujące, ponieważ on jest ani uległe, ani nie jest agresywne. Jest takim jakby neutralnym pasem między mną a napastnikiem i polega na tym, że bronię swoich granic, jednocześnie nie prowokując napastnika do agresji. Czyli że stosuje określone strategie. Przejdźmy zatem do konkretnych sytuacji. Co ma zrobić dziewczyna, która jest na ulicy zaczepiana, no dajmy na to, przez członka bandy? No tutaj ważne jest, najważniejsze jest pamiętać o tym, że ten członek bandy ma pewne potrzeby psychologiczne, czyli potrzeba bycia w tej bandzie, potrzeba popisania się przed tą bandą. Czyli ona musi pamiętać o tym, że cokolwiek by się nie stało, to on musi po tym spotkaniu pójść z powrotem do swoich kolegów i spojrzeć im w oczy. Czyli musi jakoś się wykazać. Czyli nie można absolutnie go obrażać w tym momencie, a innego krzyczeć, bo on będzie zmuszony w tym momencie do zaatakowania, no, nawet jakby nie chciał.
Czyli pierwsza sprawa w ogóle. Czyli nie ośmieszyć go, nie potraktować go jak szczeniaka tak, w to oczach jest kolegów. Ważne. To jest jego bardzo ważna potrzeba. Często jest tak, że przez agresję on będzie realizował jakąś swoją po prostu inną potrzebę. Ale najważniejsze jest w ogóle nie zatrzymywać się, bo samo uwiązanie takiej przechodzącej dziewczyny przy sobie to już jest pierwszy sukces napastnika. Czyli nie dać się sprowokować. Pan mówi, żeby potraktować napastnika jak pralkę. Na czym to polega? Żeby nie traktować go osobiście, żeby się na niego nie nerwować. On po prostu, on nie chce zrobić akurat tej osobie na złość. On po prostu jest dla niego jest tylko narzędziem do jakichś swoich spraw. Żeby nie brać spraw, jego słów osobiście do siebie. Osobiście nie wychowywać go na przykład. Nie namawiamy nikogo do podróżowania autostopem, ale wiele dziewcząt korzysta z tej formy przemieszczania się. Jak uczynić taką podróż możliwie najbezpieczniejszą? No przede wszystkim nie podróżować samotnie autostopem. Jeśli już podróżować, to z kimś, nawet z drugą dziewczyną, to już bardzo zmniejsza możliwość napadu. Druga zasada, nie dosiadać się do samotnego mężczyzny lub dwóch mężczyzn, szczególnie już wtedy nie dosiadać się. No, lepiej jakby była w samochodzie kobieta. Najlepiej jakby to było jakieś starsze małżeństwo, na przykład z dzieckiem, od razu jest bezpieczniej. Też siadać z tyłu, jeśli z przodu, jeśli jest wolne miejsce, siadać zawsze z tyłu. Napastnicy często zakracają to tylne miejsce, żeby ta ofiara siadała jednak z przodu, żeby łatwiej było do niej dostęp. Czyli jeśli jest z tyłu brak miejsca, w ogóle nie wsiadać. Jest jeszcze taki dobry sposób, no, wsiąść, od razu na przykład do kogoś zadzwonić z komórki i powiedzieć, że jadę niebieskim Fiatem i od razu wtedy napastnik już słyszy, że może być rozpoznany na przykład. A jeszcze jedna sprawa, kiedy już sytuacja staje się ekstremalna, kiedy dochodzi do eskalacji agresji, jak wzywać pomoc? O krótką odpowiedź bym pana poprosił. Kierować konkretną prośbę, dokładną do konkretnej osoby, najlepiej takiej osoby, która jest do nas podobna i która będzie z nami się czyli jakoś... Czyli jeśli tłumnie reaguje, to się często zdarza, to wtedy zwracać się do konkretnej osoby. Niech pan weźmie komórkę, zadzwoni na policję, niech pan odciągnie ode mnie tego człowieka. Sami na ulicy. Najlepiej uciekać. To jest pierwsza strategia samoobrony. Ale też jest taka metoda wołania nieistniejącej osoby. No tak, na przykład no, Stefan spuść psa na przykład. No, są to różne bardzo metody. No, jest ich dużo. Sam krzyk już bardzo onieśmiela napastnika, a szczególnie taki krzyk bardzo paniczny, taki niepiskliwy, ale taki bardzo odważny i groźny. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. To jest temat rzeka. My go oczywiście nie jesteśmy w stanie wyczerpać. Zachęcamy nie tylko panie do przeczytania książki Zawsze bezpieczna, psychologiczne aspekty samoobrony kobiet. Jak wynika z wielu badań, większość kobiet, zdecydowana większość, która nie przestraszyła się i podjęła walkę, obroniła się przed napastnikiem, a proszę wierzyć, że słaba płeć jest tak naprawdę bardzo silna. Mirosław Wieczorek, zamieszkały w Pliskowoli, województwo świętokrzyskie. Zaginął w 1997 roku. Miał wtedy 28 lat. Mój syn w 1995 roku wyjechał do Paryża. Ponieważ tu nie było pracy, spotkał kolegę, namówił się z nim i pojechał tam szukać pracy. Pracował tam, po pół roku zjechał do Polski. Był w domu za dwa tygodnie, odpoczął i z powrotem wrócił i tam pracował. Przysyłał do domu paczki, pieniądze, kartki, widokówki, listy. Ostatnia kartka, jak przeszła, to napisał, że zjeżdża, że nie ma pracy i szkoda czasu marnować i zjeżdża do Polski. Wakacje minęły, to było w 97, wakacje minęły i go nie ma i ślad zaginął o nim, przestał pisać i dzwonić. Cieszyłem się, że mam brata za granicą. Wierzyłem w to, że nadejdzie taki dzień, że kiedyś pojadę do niego, że pokaże mi wielki świat, że poznam nowych ludzi, że mi będzie tam dobrze z nim. Pracę wykonywał spawacza, prace budowlane, hydraulika, elektryczne. Mieszkał różnie. Raz w mieszkaniu u kolegów, raz mówił, że pod mostem. Jak pisał, różnie to było. Mówili mi koledzy, że się złączył z jednym panem z Wrocławia, z dziewczyną, no i gdzieś się oddalili z tego Paryża, gdzieś pojechały. Od pewnej osoby dowiedziałam się, że gdzieś tam przebywa, prawdopodobnie gdzieś w więzieniu czy gdzieś, ale ja zwróciłam się do ambasady, do konsula i oni mi udzielili takiej odpowiedzi, że mego syna w więzieniu nie ma o takim nazwisku Wieczorka Mirosława. Bardzo często myślę, bardzo mi jest żal, że utraciłam swego syna.
Bardzo go kocham i chciałabym go zobaczyć. Ja i moja cała rodzina. W tym przypadku szczególnie gorąco prosimy o pomoc widzów telewizji Polonia. Może ktoś z Państwa zetknął się we Francji z Mirosławem Wieczorkiem i ma jakieś informacje, które mogłyby naprowadzić nas na jakiś ślad. Jeśli tak, prosimy o wiadomość. Nasz telefon w Warszawie 622 25 25. W ogóle prosimy dzwonić we wszystkich sprawach, które dzisiaj poruszyliśmy. Adres i telefon naszej redakcji i nasz adres internetowy zobaczą Państwo na planszach końcowych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny program. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, 19 sierpnia. Do zobaczenia.